Adwokat radzi, jak dochodzić swoich praw po wypadku. Należy pamiętać, że sprawca jest zobowiązany wynagrodzić wszelkie szkody wynikające ze zdarzenia. Co oznacza, że nie tylko mamy prawo do naprawy czy do zwrotu wartości naszego samochodu, czy zwrotu kosztów leczenia. Finans polecany są. Nasze drogi są coraz bardziej zatłoczone. Niestety dochodzi także do coraz większej ilości wypadków i stłuczek. Warto wiedzieć, jakie prawa przysługują nam, gdy zostanie uszkodzony nasz samochód lub gdy odpukać sami doznamy obrażeń. Pytamy o to niskiego adwokata, doktora Arkadiusza Baruta. Co robić w takiej sytuacji? Należy pamiętać, że sprawca jest zobowiązany wynagrodzić wszelkie szkody wynikające ze zdarzenia. Co oznacza, że nie tylko mamy prawo do naprawy czy do zwrotu wartości naszego samochodu, czy zwrotu kosztów leczenia, ale również do naprawy takich szkód, jak na przykład utracony zarobek. No może tym samochodem akurat jechaliśmy wykonać jakieś zlecenie lub po prostu do pracy. To również podlega zwrotowi. Mecenas Barut wskazuje, że należy domagać się zadośćuczynienia również za straty moralne. Nasz ból, strach, utracony wolny czas. Na przykład, gdy korzystamy z urlopu. No są czasem sytuacje rzeczywiście poważne, których nie należy nikomu życzyć, gdy doznaliśmy trwałego uszczerbku na zdrowiu. No to pamiętajmy, że wtedy przysługuje nam renta, ale również możemy domagać się spełnienia przez sprawcę określonego świadczenia pieniężnego, dość wysokiego, po to, żeby na przykład uzyskać przekwalifikowanie. To już nie możemy naszej pracy wykonywać. Albo chcemy nową działalność zacząć, ponieważ wcześniejszej wykonywać już nie możemy, ponieważ doznaliśmy na przykład kalectwa. Zadaliśmy pytanie, do kogo w praktyce mamy kierować żądania? Najprościej od firmy ubezpieczeniowej, w której był sprawca ubezpieczony. Prawda? No i tutaj mogą się pojawić dwie sytuacje, które w praktyce mogą utrudnić to dochodzenie. No po pierwsze, sprawca w ogóle wypiera się, że to jest jego wina, czyli że spowodował ze swojej winy wypadek. No w takim wypadku pokrzywdzony powinien wziąć czynny udział w tych czynnościach, które zmierzają do wyjaśnienia tego zdarzenia, czyli czynnościach wykonywanych przez policję, przez prokuraturę i później również przez sąd. Mamy daleko idące prawa. Jako pokrzywdzony możemy zapoznać się z aktami sprawy, w tym notatką z miejsca zdarzenia. Wnosić na piśmie o dokonanie przez policję określonych czynności, na przykład przesłuchania jakichś osób, a także już w postępowaniu karnym wnosić o to, aby sąd przyznał nam określoną kwotę tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jeśli zostanie ustalone, że sprawca popełnił określony czyn, to wtedy firma ubezpieczeniowa musi za sprawcę te wszystkie jego zobowiązania wypełnić. W drugiej sytuacji, gdy wiadomo, kto jest odpowiedzialny za wypadek, lecz firma, ewentualnie sam sprawca twierdzi, że nasze straty są mniejsze, a my wiemy, że jest inaczej, możemy sprawę oddać do sądu. Sąd rozpatrzy ją według prawa powszechnie obowiązującego, a nie reguł wewnętrznych danej firmy czy mniemania sprawcy. Proszę pamiętać o tym, że w sąd rozstrzyga na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, czyli na podstawie ustawy. Wewnętrzne regulacje danej firmy, jakieś ich regulaminy czy wzory, z których korzystają, nie mają tutaj znaczenia. A prawo powszechnie obowiązujące mówi, że sprawca odpowiada za wszelkie skutki swojego zdarzenia. I w ten sam sposób odpowiada firma. W każdym razie należy być aktywnym i dopilnować, aby otrzymać należne nam zadośćuczynienie. Jeżeli nie poradzimy sobie samodzielnie, należy zwrócić się do doświadczonego prawnika o fachową pomoc.
Dobry wieczór Państwu. Jak co roku w ramach projektu Teatr Polska, Niski Dom Kultury ma zaszczyt zaprosić na wrocławski teatr pantomimy pod tytułem Pustka, Pustynia, Nic. 4 września, godzina 18:00.